Prawie 800 rodzin z Podkarpacia dostały już pieniądze z rządowego programu 500+. Wypłaty rozpoczęły się w Krośnie, Sanoku, Jedliczu i Jaworniku Polskim. W pozostałych samorządach ciągle trwa weryfikacja wniosków. W regionie złożono ich do tej pory ponad 96 tysięcy. Lilianka to najmłodsze dziecko państwa Ziębów z Manasterca w gminie Jawornik Polski. Wymarzona, dziś już półroczna córeczka ma czterech starszych braci w wieku od 3 do 8 lat. Rodzina utrzymuje się z jednej pensji pracującego za granicą pana Łukasza. Wniosek o wsparcie z programu 500+ Ziębowie złożyli w pierwszym dniu i między innymi dlatego już dostali pieniądze. Zgodnie powtarzają, że te pieniądze, w sumie 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, to dla nich wielka pomoc. Bardzo się przydadzą, tak. Na pewno bardzo dzieciom pomogą w kształceniu ich. Będę chciała ich zapisać na dodatkowe zajęcia, na życie codzienne. Nie będzie po prostu brakować, bo do tej pory naprawdę brakowało zawsze. Przy dzieciom na buty czy na ciuchy, no i na takie potrzeby codziennego użytku. A teraz jest to bardzo duża pomoc, w szczególności do szkoły, czy zakupić książki, zeszyty, plecaki, czy przybory szkolne, także no, nie będzie z tym już teraz problemu. I na bieżąco zawsze wszystko będą mieli, na czas. Ziębowie są jedną z ponad 140 rodzin w gminie i prawie 800 na Podkarpaciu, które już dostały rządowe wsparcie. A samorząd Jawornika Polskiego jednym z pierwszych w regionie, który zweryfikował wnioski i rozpoczął wypłaty. Na konta rodzin trafiło już ponad 70 tysięcy złotych. Jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzebne są pieniądze dla mieszkańców naszej gminy, dlatego chcieliśmy jak najsprawniej zrealizować swoje zadanie i cieszę się, że nam się to udało. Wypłaty rozpoczęły się też w Krośnie, Sanoku i Jedliczu. W pozostałych gminach ciągle trwa weryfikacja wniosków. Podkarpackie ośrodki pomocy społecznej przyjęły ich już ponad 96 tysięcy, a kolejne cały czas są składane. Do starania się o takie wsparcie zachęca Urząd Wojewódzki. Specjalny bus 500+ odwiedza kolejne gminy. Był już między innymi w Jaśliskach, Miejscu Piastowym, Iwoniczu i Rymanowie, dziś w Jedliczu. Przyszedłem złożyć korektę do wniosku, który złożyłem elektronicznie, ponieważ we wniosku elektronicznym popełniłem jeden błąd. Przez cały dzień można było korzystać z fachowych porad i wyjaśniać wątpliwości. Zdarzają się takie sytuacje, że pojawiają się osoby, które pytają się o, mają jakieś wątpliwości. Kwestie tutaj, głównie kwestie dochodu, ustalenia dochodu, co wliczamy do tego dochodu. Rządowe wsparcie można dostać na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia bez względu na dochody. Pomoc na pierwsze dziecko przysługuje tylko wtedy, kiedy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę. W przypadku dziecka niepełnosprawnego ta kwota wynosi 1200 zł.